Idealna kawa, idealne miasto. Toskania. A nie, przepraszam. Padwa. Padwa północy. Czyli Zamość. Jestem w Zamościu. Smacznej kawusi. Dziękuję. Na odrobinę zachwytu, dlatego witajcie w programie Bujaj się z Kaśką po lubelszczyźnie. Zamość to unikat w skali światowej. Przypomina włoskie klimatyczne miasteczka. I nic dziwnego, bo wzniósł je zakochany w Italii wizjoner Jan Zamoyski. Plan miasta nawiązuje do koncepcji człowieka witruwiańskiego. Pałac jest głową, główna ulica kręgosłupem, Akademia sercem, a służące do obrony bastiony rękami i nogami. Miasto idealne, a do tego perła. Perła renesansu, co potwierdza wpisanie Zamościa na światową listę UNESCO. Jak widać, grać trzeba umieć. Jeśli o to chodzi, mamy ze sobą wiele wspólnego. Fajna wieża! A jakieś 52 metry. A dlaczego grają tylko na trzy strony? Dlatego, że Zamościanie obrazili się na Krakusów. A kiedy to było? A jakieś 400 lat temu. Więcej macie takich ciekawostek? Ale oczywiście. Lecę, poczekaj! Siadam! Okej, jedziemy! Jedziemy! Jo! Dawaj! A teraz jadę do zabytkowej kamienicy, w której mieści się zjawiskowy hotel Morando. Tam spotykam się na kawę z Basią Godziszewską, która opowie mi więcej o zwiedzaniu Zamościa. Jeżeli na przykład podróżujesz z pupilem, czy jest trasa, jaką można zwiedzić miasto przy okazji spacerując czworonogiem. Coś jest, dla mnie. Jest, tak, polecamy. Tutaj Zamość można zwiedzać na różne sposoby, a 12 z nich zostało opisanych w Oprowadzaczu Zamojskim, nowym przewodniku przygotowanym przez mieszkańców. Ale w tym miejscu spotykają się mieszkańcy, tam dowiadujesz się ciekawych informacji, także polecamy też taką formę zwiedzania. Jest też trasa dla seniorów, jest trasa dla biegaczy. To znowu o mnie. Jeżeli ktoś nie chce rezygnować podczas wyjazdu właśnie z joggingu porannego czy popołudniowego, to tutaj... Ja uważam, że zwiedzanie miasta przez bieganie to jest w ogóle najwspanialsza forma zwiedzania miast, naprawdę. Mamy też w przewodniku trasę dla osób niepełnosprawnych. Super. Ponieważ zależało nam na tym, żeby zrobiła ją właśnie osoba, która boryka się z taką formą niepełnosprawności, Kasia Waszak. Kasia porusza się na wózku inwalidzkim. Ona zrobiła nam tour po knajpach w Zamościu. Hashtag Zamość bez barier i wszystko wyskoczy. Tak jest. A mamy też trasę dla matek z dziećmi. I też dla matek z dziećmi i dla zakochanych. Zamość Love. Ja dla siebie wybrałabym zabieganą trasę, bo uważam, że zwiedzanie miasta przez bieganie to najwspanialsza forma zwiedzania. Ale wy możecie postawić na inne opcje. Na przykład vintage, targ Orzeszkowa, z dziećmi po Zamościu, czy Zamość na okrągło. Dobrze, to którą trasę wybieramy? Uwaga, uwaga, rozpoczynamy zwiedzanie Zamościa. Proszę za mną do Muzeum PRL-u. Zadzwonię do mamy. Mama? Rób obiad, już jedziemy. Jak odpali? Odpalił, jedziemy, mama, jedziemy. Imię? Tomasz. Nazwisko? Pakuła. Karany? Jeszcze nie. Co mówi? Jeszcze nie. A, to dobrze. Co tu robi? Kierownik Roztoczańskiego Muzeum PRL w Zamościu. Czemu mi postawił tutaj dwa telefony? Bo ten zawsze trzeba odbierać. Dzwoni wyżej postawiony od nas. A ten to jak się chce. A ja tu szukam Bujakiewiczów, nie ma.
Nie ma, w Zamościu nie ma Bojakiewiczów. To ja się obrażam. Niech poczeka. Halo, towarzyszu? Tak, tak, już biegnę. Znaczy, niech on idzie, ja jego wyślę. Trochę po poznańsku w tym Zamościu gadam. Dobrze. No niech idzie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzień dobry, pani sklepowo, oranżatkę poproszę. Nie ma. Diabełek? Proszę. Może jeszcze szyszunię? Proszę. Dziękuję bardzo. Będzie miała pani wydać? Nie mam. No, ja nie mam drobniej. No to ja biorę. No proszę wydać, proszę nie, bardzo. Nie, to niech sobie wybierze coś tam. To dobra, zwiedzanie idzie. Cenie biletów? Niech sobie wybierze. Proszę. To poproszę magnesik. Z żółkiem. Niech idzie tam do przodu. Dobrze. I coś wybierze, no. Proszę. No i gdzie my tu jesteśmy? Jesteśmy w Roztoczańskim Muzeum PRL w Zamościu. Jeden z naszych najcenniejszych eksponatów, 100 tysięcy złotych, gdzie zer mamy 5, tak? Denominacja w 1995 roku sprawiła, że ucięto aż 4 zera. Przede wszystkim, żeby było nam łatwiej liczyć. Jesteśmy teraz w pokoju z lat 70., gdzie widzimy wiele kultowych rzeczy, ale przede wszystkim w tym pomieszczeniu zabawki, mundurek szkolny chociażby. A czy można dotykać eksponatów w tym muzeum? Wyjątkowo tak. Wyjątkowo ja. Bardzo proszę. Dzwonię do matki. Babuniu, poproś mamę. Wracam. Nie, dobrze się mam, tylko wracam. A babcia nie dosłyszy. Jak zwykle. Dziękuję bardzo, skorzystałam z tego telefonu. Kostka Rubika z roku 1983, gdzie dzisiaj dzieciaki przychodzą i są zdziwione. Jak to? Nie jest wynalazek XXI wieku? Ja pokazuję oryginalnie zapakowaną. Kosztowała wtedy 350 zł. Chodziłam w takim mundurku. A czytałaś może takie książki? Ja nie. Żółty Tygrysek, najsłynniejsza tak, seria opowiastek. Ale mnie to nie kręciło, wiesz. Ty jesteś chłopak, ja jestem dziewczynka, okay. Więc zupełnie inne klimaty. Dalej idziemy? Proszę bardzo. O, perfumy. 35-letnie, ale dalej intensywny zapach czuć. No, to one są młodsze ode mnie. Proszę bardzo. O. Ładnie. Pięknie. Lokówka też jest znakomita. No dobrze, jak już jestem zrobiona, można iść dalej. Ale one śmierdzą. Jedni z wakacji przywożą opaleniznę, ja przywiozę orężadę i malucha. Moi drodzy, rozpoczynamy zwiedzanie po Zamościu. Za mną zostawiam ratusz. Tu się dzieją różne wydarzenia. Czy to są dobre lody w Zamościu? Zatrzymujemy się na lody? Poproszę jednego loda. Kto ma pożyczyć? Ja mam, tylko złotówki mi brakuje. To zaraz oddam. Zwiedzanie na głodzie? Tylko po lodzie. Dzień dobry. Dobry. Konkurencja wam rośnie. Proszę bardzo. No. To idziemy na ogródek Marka Grechuty. W Zamościu powstały pierwsze młodzieńcze utwory Grechuty. Tu uczył się gry na fortepianie, chodził do szkoły i przeżył swoją pierwszą miłość. Dziś na fasadzie kamienicy znajduje się tablica z poetyckim napisem „Poecie dźwięku, słowa i obrazu. Zamościanie”. Jak już wiecie, Zamość można zwiedzać na wiele sposobów. Jest Aleja Sław, są urokliwe uliczki, i przepiękne kamienice. Jest też coś dla fanów mocniejszych wrażeń. Zmierzam do miejsca, o którym można powiedzieć, że jest wystrzałowe. Gotowa do strzelania i ładowania? Tak jest. Zapraszam. Instrukcja dla was. Nie zatykamy uszu, otwieramy usta, żeby wam się ciśnienia wyrównały. Krócej wam będzie dzwonić, koło tygodnia. Ściskamy posiadki. Swoje?
Twoje, no nie moje. Chodu. O Jezu! Spokojnie. Każdy puszkarz po odpaleniu armaty, co musiał zrobić? Jezu, już się boję. Mogłem dożyć lufę. Zapraszam do czyszczenia. Idę. Zapraszamy trochę do brudnej roboty. Postrzelałam z armaty. Czas na mniejszy kaliber. Wydaje się, że strzelanie z łuku to łatwizna. No właśnie, wydaje się. W ogóle nie wiem, gdzie celować kompletnie. Nie wiem, gdzie celować. Powyżej w czarne pani celuje. I teraz pani celuje tak w czarny otok na samej górze. Dobra. Proszę. Ale nie strzelę tu. Nie mogę. Proszę, proszę puścić. Spokojnie. No trafiła pani w tarczę. Trafiłam w tarczę. Bujakiewicz. Oczywiście. Może ja jestem się głucho tych armat, ale pani nazwisko się doskonale słyszy. Wiadomym czy nie wszystkim, że obecna to Katarzyna Bujakiewicz. Pan Leszek mówi teraz coś o tym, że zostałam przyjęta w szeregi Fortecy Zamojskiej. Ale tak właściwie nie wiem, co to znaczy. Leszek Sobuś. Wspaniale, nic nie zrozumiałam. Dziękuję. Puszkarz Zamojski. No, tutaj będę szukał. To iść szukać? Nie, spokojnie. No idę szukać. Nie. Pani Kasiu, pani zostanie. Idę szukać.